Cześć, z tej strony Mike. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Crypto News Lite. Jak zwykle wieczorem, dzisiaj troszeczkę później, bo zwykle o 20. A dzisiaj o 21.00 daję Wam podsumowanie, parę wiadomości, parę moich przemyśleń, tego typu rzeczy. Bez wędnej zwłoki, w takim razie zaczynamy wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Na początku Bitcoin Pelorki Piotr Sobiecki Dash Investment Foundation kupuje złoto w ramach strategii przywracania równowagi. Proszę bardzo. Dash, czyli pierwszy na świecie fundusz inwestycyjny bez właściciela i członków. Niedawno kupił pierwszą transzę złota fizycznego. No to jest dosyć ciekawa, dosyć ciekawa sprawa. Oproszę. Nawet pani się nazywa Demelza Hayes. No, może trzeba zaprosić do szpilek na Bitcoinie? Przechodzimy sobie dalej. Bitcoin lepiej reaguje na kryzys niż akcje. Czy złoto twierdzi JP Morgan? Kryptowaluty w kryzysie wywołanym pandemią poradziły sobie lepiej niż akcje Kruszce czy waluty tradycyjne, pisze o tym w Tabor na Kompariku. Dosyć ciekawa analiza, dosyć ciekawe stwierdzenie, no ale zobaczymy. Daj, dajmy troszeczkę, niech jak to się mówi, cały cykl kryzysu przejdzie, wtedy będziemy mogli po czasie ocenić, czy to faktycznie jest tak czy inaczej. Przechodzimy sobie dalej. YouTube przywraca stronę bitcoin.com po tym, jak była zawieszona. Nie wiem, czy wiecie o tym. Ja usłyszałem o tym, co ciekawe, na Discordzie Bitcoin SV, który pozdrawiam tutaj, szczególnie niektórych członków. Yy, usłyszałem o tym, że została zablokowana. Oczywiście tam już było święto, Bitcoin Cash siedzieli, i w ogóle i w ogóle. A tu okazało się, że był tutaj, pisał o tym Roger Ver, i okazuje się, że zostało to zawieszone. Słuchajcie, wbrew pozorom, o właśnie tutaj tak to wygląda. Zobaczcie, tutaj było, chcielibyśmy poinformować Was, że otrzymaliśmy skargę odnośnie tego konta Bitcoin.com, po tym stwierdziliśmy, że aktywność na tym koncie narusza Terms of Service, czyli Zasady korzystania, zawiesiliśmy to konto. Słuchajcie, wszystko. oczywiście, Roger Ver powiedział o tym, że zdecentralizowane media, LBR, Y i tak dalej, i tak dalej będzie się przynosił. O co w tym wszystkim chodzi? Tak działają algorytmy. Jeżeli był atak zgłoszeniowy, no to wiadomo. Znaczy, na YouTubie, moim zdaniem, powinno być tak docelowo e, jakiś sposób weryfikacji użytkowników. No, i teraz, tak, jeżeli zgłaszasz jakiś materiał i okazuje się, że, żeby to działało w dwie strony. Z jednej strony algorytmy słuchają, ale jeżeli zgłosisz coś, co osoba, która sprawdzi, stwierdzi, że nic tam takiego nie ma, to najpierw ci pokiwają paluszkiem, a później wtedy dostaniesz bana na IP na przykład. To może by troszeczkę ludzi zastanowiło, przechodzimy sobie dalej XRP powraca potrójny sygnał by, uruchomiony uruchamia się dla ripla. No i cóż można powiedzieć, oczywiście były tu bardzo negatywne wyniki w maju przyszły do końca i teraz mamy, e, mamy bu, byczy sygnał. Proszę bardzo. Czy e, Ripple się odbije? Sygnały kupujące. Wiecie, jak ja schodzę do analizy technicznej. No, podchodzę jak podchodzę, tak? Do analizy technicznej tak podchodzę, bo jest mi nie po drodze. Właśnie zauważyłem, że mam jakąś tutaj coś brzydkiego, jeśli o to chodzi. Słuchajcie, powiem w ten sposób. E, Na no spokojnie trzeba podejść. Jak to będzie, tak będzie. E, ja osobiście XRP posiadam, oczywiście nikogo nie zachęcam do niczego, tak naprawdę. Ja się dzielę z wami swoimi jakimiś przemyśleniami, dzielę się z wami tego, co uważam, a co wy zrobicie, no to już jest inna sprawa. Powtórzę to jeszcze raz i będę jak mantrę powtarzał: jeżeli ktoś, możecie się na mnie obrazić, jeżeli ktoś kupuje krypto, jakąś kryptowalutę tylko dlatego, że powiedział o tym Mike Satoshi, Kowalski, Fil Konieczny, ktokolwiek inny w internecie. Jeżeli to jest jedyny powód, dla którego kupiliście kryptowaluty, to jesteście idiotami. Tak trzeba po prostu nazywać. Musicie chociaż to niech będzie chociaż cieniem poparcia własnego przemyślenia. Bo jak ja się pomylę, to ja stracę kasę. A jak ja się pomylę, a ty zainwestowałeś dlatego, że ja powiedziałem, to ty stracisz kasę i nie miej płynie do mnie pretensji. O tu używaj rozumu. Po coś to jest? Przechodzimy sobie dalej. Krypto podatki płatne do 15 czerwca. Nie, przepraszam, lipca. Uważaj, po prostu bądź ostrożny. Oczywiście mówi o tym amerykański IRS. Musisz być może potrzebujesz wiedzieć więcej. I tu masz cały artykuł o tym. Trzeba wypełnić specjalny formularz. Do spełnienia tych podatków. Tu w całym tym artykule ja nie będę w to wnikał, bo tak, de facto, w większości nas nie dotyczy. Są specjalne formularze, m.in. 1099K, a to jest jeszcze, jest, jest K1 i tak dalej. Także słuchajcie, o podatkach amerykańskich możecie więcej przeczytać w tym artykule. No on jest oczywiście, zobaczcie, Robert W. Wood jest. E pod prawnikiem podatkowym, doradcą podatkowym, oczywiście prawnikiem, który reprezentuje w sprawach podatków klientów w WoodLP w San Francisco. Także warto przeczytać, jeżeli ktoś w Stanach jest i podatki chce rozliczać. Przechodzimy sobie dalej. WhatsApp debiutuje z Fiatami w systemie elektronicznych płatności, podczas gdy Libra ugrzęzła w, w labiryncie regulacyjnym. Zobaczcie, już mamy w WhatsAppie. I natychmiastowe płatności w Fiatach do ponad 120 milionów użytkowników w Brazylii. Ja już myślałem, że u nas, czyli do Brazylii weszli. Dzięki oczywiście, e, dzięki współpracy z, a przepraszam, nie dzięki współpracy, tylko, że użytkownicy, którzy posiadają wizę i MasterCard, oczywiście karty debetowe lub karty kredytowe wydane przez banko do Brazil, Nubank i Secredica. Can? Secredi nie. Aha, <laughs> języki. I Secredi mogą teraz oczywiście dopisać je i dokonywać, e, dokonywać płatności. Limit jest po to, żeby spełnić wymogi AML i CFT. No ale przecież bank was weryfikuje. Fiaty nie kryptowaluty. Kryptowalut nie ma. Przechodzimy sobie dalej. Fireblocks integrują narzędzie KYT od Chainalysisa. To jest takie narzędzie New York Transaction, czyli tutaj oczywiście chodzi o to, aby przyspieszyć sprawy compliance, czyli zgodności z przepisami, a także e, walczyć z praniem brudnych pieniędzy, to są te wymagania. To narzędzie oczywiście pomaga, e, pomaga śledzić transakcje, pomaga zapębie, e, zapobiegać AML-owi i tutaj CEO Fireblocksa Michael Szalow, Eee, Zgodność z przepisami i bezpieczeństwo to, to, najbardziej, e, najbardziej, to są dwa najbardziej ważne pirale, e, pilary. <laughs> podpory e, przechowywania i transferowania cyfrowych aktywów w, w dzisiejszych czasach. E, poprzez zintegrowanie Chainalysis KYT, Fireblocks usuwa przeszkody regulacyjne, które giełdy, różne tam lending deski, banki, dostawcy płynności, a także market makery e, spotykają, gdy przesyłają kryptowaluty. Upewni upewniając się, że te instytucje mogą być tak bezpieczne i tak zgodne, jak jest to tylko możliwe, wszystko przy użyciu platformy Fireblocks. No, piękna reklama, piękna reklama. No i cóż, kto używa Fireblocksa? Ja nie. Przechodzimy sobie dalej. E, mining pool i teraz zdecydował się, że zostawi sobie w kieszeni jedno z tych fee transakcyjnych. Na pewno słyszeliście, to było też w kryptowalutowej niedzieli z Mike'iem. Ktoś zapłacił przez jakiś błąd, albo podobno działanie hakera, zapłacił, wysłał parę transakcji i zapłacił 2,6 miliona dolarów w fee. I tego nie dało się prosto zrobić, bo to w niektórych portfelach to bez zmian, to tego nie zrobicie. I jeden z puli stwierdził, że oni sobie to zatrzymają. I o tym e, i o tym mówi mówi jeszcze oczywiście mm, mówił Rafał Kiełbus, że niektóre pule są takie, że dostajecie całą nagrodę za blok włącznie z fi. Blok plus fi, a niektóre pule robią fi nasze <laughs> bloki wasze. <laughs> Także tak to wygląda, i to jest oczywiście porada, że mm, napisał tutaj człowieczek, że sam osobiście e, poczekał go miesiąc lub dwa Zanim, jeżeli jesteś, podchodzisz poważnie do tego, żeby to oddać, bo oczywiście była informacja o tym, że któryś pól, nie pamiętam teraz nazwy, Blockfire, o czy Blockfire, czy coś takiego, chce oddać, szuka człowieka potwierdzenia i tak dalej. No cóż, czy oddadzą? Wątpię niektórzy. Przechodzimy sobie dalej. Południowa Korea, a właściwie Bank Centralny Południowej Korei, e, formuje panel prawników, panel jeśli chodzi o sprawy legalne, aby doradzać w sprawie możliwego uruchomienia cyfrowej waluty, chodzi oczywiście o CBDC. Poinformował o tym The Korea Times i mówią o tym, że oczywiście panel będzie składał się z sześciu osób. Będą to eksperci od, od prawa, jeśli chodzi o sektor finansowy, a także IT, a także będą, będzie jeden z nich specjalizował się w fintechu i będą oczywiście doradzać bankowi. Chcą, wprowadzić CBDC, bo Chiny tam oczywiście bardzo mocno działają, mówią o tym, że CBDC nasze oczywiście możecie w Korei używać, w Japonii też, w Singapurze też i w Koziwulce też. Przechodzimy sobie dalej. Cena Bitcoina spada w maju, a ten spadek majowy może być pułapką na niedźwiedzie, słuchajcie, ja myślałem, że na oposy. Tak sugerują opcje, rynek opcji, więc znowu mamy w drugą stronę. Tak, cena w tej chwili Bitcoina, niech mi to przeskróluje, nie wiem. W chwili, gdy pisali ten artykuł, cena Bitcoina była 9080 dolarów. Ceny uderzyły w nawet 8910. Na rynku S&P 500 były spadek ponad 2,5%. Tak samo były na rynkach azjatyckich i europejskich. I okazuje się, że że to może być, tu jest jakiś tam kolejny współczynnik teraz jest 9.345 proszę bardzo, kolejny współczynnik e, put call ra ratlos, czyli coś tam, nie wiem co do czego, bo się na tym kompletnie nie znam e, i może się okazać, że to jest pu pu pułapka na niedźwiedzie No, <słuch> lepiej je śledzie niż złapać się w pułapkę na niedźwiedzie przechodzimy sobie dalej bloombergowy nie edytor, tylko Bloombergowy. Wyleciało mi słowo z głowy. Autor tekstów. <grydy> Dziennikarz. Nie. Dobra, mniejsza z tym. Podaje sześć powodów, dlaczego to był zły rok dla Bitcoina. O proszę bardzo. Oczywiście załamanie 12 marca. Nie, nie ten. E, cały czas nie możemy przebić 10 tysięcy. Pan, który stworzył ten artykuł, nazywa się Joe Weisenthal. I podał oczywiście sześć powodów, dlaczego 2020 był zły dla Bitcoina. Komu zły, temu zły. Bitcoin halving nie miał żadnego wpływu. Inne różne tu powody podaje. Bitcoin wyprzedził SP 500 o 30% year today, ale to wcale nie jest taki wspaniały wynik. Bitcoin wcale nie jest tutaj pewny, i tak dalej. No takie, no dobra, no to takie. Kręci się, kręci. No przechodzimy dalej. Człowiek, który stracił wszystkie swoje bitcoiny poprzez phishing, prosi hakerów, aby oddali mu swoją kasę i jest tu. I jest tu on stracił 12 BTC, to jest 113 tysięcy dolarów. To jest ten pan, nazywa się Eric Saviks. On jest rezydentem Kanady i zgodnie z, z, pro, pro, portal, z profilem na Twitterze chciał kupić sobie apartament. Proszę, zwróćcie moje BTC. Powiem, powiem w ten sposób. Tu jest oczywiście podane fake Hardware wallet extensions. Ja już rad o tym mówiłem, bo tu jest też zastanawianie się, czy to nie jest jakiś fake, czy ten człowiek faktycznie mu ukradziono, bo powiem tak. No tyle lat w krypto. Ja nie wiem, czy tu jest napisane w tym artykule i on a proszę bardzo, w 2013 roku dołączył, czyli dołączył na poprzedniej, poprzedniej bańce, która zaraz później pękła. I co on przez 7 lat nie nauczył się, że sprawdza się adres. Jak mu ukradli, to przepraszam, e, bezpieczny element klucz mu zabrał? Czy jak Debil wpisał słowa? No, 24 słowa, no proszę was, no dziwnie to wygląda. Ciekawe, szkoda, jeżeli stracił, to szkoda, no ale niestety, jak to mówią, szkoda, to jak krowa do studni narobi. No i tyle. Przechodzimy sobie dalej. CEO BitMEXa mówi. E, Paul Tudor Jones używa tej niezawodnej aury, aby pompować bitcoina. Czyli jakaś co, mała wojenka. Arthur Hayes, czyli szef, szef giełdy BitMEX, zwanej szulernią, powiedział, iż miliarder i menadżer funduszy powierniczych Paul Tudor Jones używa swojej wspaniałej reputacji jako topowy trader, aby przyspieszyć bitcoina. Uch. Jeden drugiego warty. Poltu Dorczon to jest taka dosyć znana osoba, która faktycznie jest znanym traderem, i on powiedział, że dołączyć do bitcoina, bo przypomina mu tam, nie pamiętam, coś tam, ropę naftową, czy gaz ziemny, czy tam coś, czy, czy, czy tam, nie pamiętam, jakie obasę wawelską z lat 70. Coś mu tam przypomina i bitcoin będzie dobry, nie? E, także powiem w ten sposób. Tego hejsa to w ogóle nie słucham. Szul, jak to mówią. No, szulował, szulował BitMEX razy kilka, wyszulowali BitMEXowego Wilka. Przechodzimy sobie dalej. To jest fajna informacja dla wszystkich fanów XRP. E, tytan, z magnat można powiedzieć, z branży mediów, który posiada 140, 144 miliony czy, e, czytelników, testuje wspierane przez Ripple Coil, jeśli chodzi o monetywazację w sieci. E, tym magnatem jest... E, Dom medialny Cond który przyciąga ponad 140, 144 miliony czytelników i ma ponad 435 milionów miesięcznych wiz wizyt. I oni testują właśnie ten coil, e, bo chcą monetyzować ten kontent, który mają w sieci. I to jest bardzo fajna informacja. I zobaczcie e, więcej, e, można powiedzieć, te, które włączyły coila, to jest, zobaczcie, New Yorker, Vanity Fair, Teen Wash, Wash, Woże, GQ, Allure, Condensed Traveler, Archite Dobra, nie przeczytam. Architekturalny Digest i Bon Appetit. E, no i słuchajcie, jeżeli będą tego używać, to będą, będą sobie fajnie napędzać. Czego używacie? No, ripla. Jakiego ripla? No, no ripla tego, ripla. No. Przechodzimy sobie dalej. Justyna Słoneczna i najnowsze informacje o tronie 40, a nie 5.0? Nie miało być 5.0? No, eee, proszę bardzo, ekscentryczna, młoda przedsiębiorca, zarówno przedsiębiorcza, a kochana i niekochana przez społeczność krypto, to jest Justyna Słoneczna, CEO Trona, która kontynuuje używanie swojego Twittera w maniakalny sposób, aby uruchomić stworzenie. Newsu, newsów trona, no proszę, w las do rury kanalizacyjnej i se stoi i się niczego nie boi. No. E, no, oczywiście są informacje, jeżeli kogoś to interesuje, będzie nowy mechanizm konsensusu, nowy krosczej nowy protokół, i tak dalej. Jest to oczywiście Showman no panie, a ile pan na klatę bierzesz? No, panie Jostyna, przechodzimy sobie dalej. Włoski szef, kanawciolo, Canavu Ciulolo, Canavu. Cio Ciolo, Bogaty w kryptowaluty, typowy skam oczywiście. Jest nowy skam, który oczywiście e, który oczywiście podszywa się pod włoskiego szefa Antonino, nie ważne jak to tam się czyta, e, s, który podobno stał się bogaty dzięki kryptowalutom. E, jest teraz oczywiście w obrocie z powrotem. Trzeba na to bardzo, e, wtedy na, na to bardzo uważać. Ja sobie skopiuję i wyślę pewnej pani no dziura w mediach społecznościowych no bo to jest, to jest dziela, dzielenie się właśnie i nikt można powiedzieć nie robi z tym porządku YouTube ma wywalone na scam live Facebook ma wywalone na jakieś scam giveaway zgłaszamy, zgłaszamy i gówno z tego mamy także uważajcie, uważajcie żadny kanał Wociollo wam nic nie da co jeszcze można powiedzieć? Teraz już mamy, jeśli chodzi o Cardano Shelly, czyli testnet, jest ponad 200 puli stakingowych na Cardano. Proszę bardzo. To jest ta informacja, chociaż ostatnio były jakieś kontrowersje, jeśli chodzi o Charlesa, Brunson, znaczy nie Brunsona, tylko Hoskinsona, że rzekomo tam jakimiś dziewczynami się bawi i w ogóle, a okazuje się, że jedna z nich to była Rachel z i Oni się znają dużo dłużej niż są w krypto. I oczywiście jest to funkcjonalność Dedala. Można sobie testować. Pamiętajcie, że to jest testnet, więc tu sobie absolutnie nie wprowadzajcie nic innego. Dobre wiadomości przesyła cały czas Charles Hoskinson. Jest też Cardano Polska na Twitterze, także wpadajcie, jeżeli chcecie więcej wiedzieć o Cardano. Przechodzimy sobie dalej Cios dla górników, Bitcoin zobaczy największe dostosowanie trudności od 2018 roku, ze względu na to, iż hash rate wystrzeliło to demon. Halving miał oczywiście miejsce, spadła nagroda za bloki i tak dalej, a teraz okazuje się, że zobaczcie jak tutaj wygląda ten wykres ostatnich 24 godzin, prawie wracamy na ATH, więc okazuje się, że dostosowanie trudności będzie dosyć, dosyć srogie. E, przy obecnym hashrate'cie następne dostosowanie trudności w przeciągu dwóch dni mogło żeby być największym od stycznia 2018, 2018 roku i przypuszczalnie ta trudność wzrośnie o 15% będzie to z, pierwsze zwiększanie trudności od czasu halwingu na bitcoinie no cóż, nie masz danego prądu no to nie kop bitcoina przechodzimy sobie dalej, ostatni news Huobi uruchamia bikwartalne Futuresy Bitcoina z dźwignią 125, a czemu nie 1250? No. Zobaczcie, jest to, Huobi jest jednym z największych graczy na rynku derywatów Bitcoina, no i cóż można powiedzieć? Ja powiem tylko tyle, kto dźwignią wojuje, od dźwigni ginie, pamiętaj o tym, mój drogi synie. Ech, cóż można Wam rzec w podsumowaniu? Słuchajcie, Będę miał niedługo film, jak już podnadrawiam rzeczy on Unstoppable Domains. Ja sobie w to wchodzę we współpracę z nimi. Bardzo fajne, będę też bloga zakładał u nich. Można sobie podpiąć portfele. Ja już pozyskałem domenę maik krypto. Jak ktoś na przykład będzie chciał wysłać do mnie, czy, czy Zilike, czy BTC, czy ETH, czy cokolwiek innego, to będzie mógł tego używać. W części, jednocześnie będę robił wywiad Highfields of Bitcoin z panią, z panią Zazi. zaży, mnie, a nie pamiętam. Zaraz sprawdzę sobie w mailu. Eee, bardzo sympatyczna. Dzisiaj mieliśmy, dzisiaj mieliśmy rozmowę. za Zaziris. Eee, bardzo, bardzo fajnie, żeśmy sobie pogadali przez Zoom'a, także, także będzie. I dodatkowo, słuchajcie, też gruby temat. Rachel Wolfson. Eee, Rachel Wolfson będzie w High Hills of Bitcoin. Dogadujemy szczegóły, ale to jest pani redaktor z Cointelegrafu. Także. Będzie fajnie. W międzyczasie, jeżeli ktoś przegapił, to oczywiście były dwa odcinki Heisels of Bitcoin. W jednym była Katalina, w drugim była Adele de Meyer. Kolejne odcinki wkrótce. A jak ktoś przegapił ostatniego live'a, to tutaj u góry Wam wrzucę była oczywiście Luriana. Fajne rozmowy, e, jeśli chodzi o live'a. Ja jeszcze raz powtórzę: pamiętajcie, że bo to jest taki fajny zarzut że jak ktoś ma kanał na YouTubie, to jest osobą publiczną i wtedy to już jego słuchają, a jak ktoś mnie na Discordzie wypowiada, to nie jest osobą publiczną. Jestem tak samo osobą publiczną jak wy. Jeżeli powtarzam jeszcze raz, trzeba słuchać i słyszeć, a nie, jak to mówią, e, słuchaj uchem, a nie brzuchem. Nie? Kiedyś było takie za czasów dzieciństwa przysłowie: No, cyganka prawdę ci powie, także słuchajcie. Jeżeli komuś się nie podoba content, no to trudno. no Tutaj ja zawsze pokazuję, tam są drzwi. No. Don't, let the hit, don't, don't let the door hit you on your way out. No, także tyle. E, I właściwie co? E, słuchajcie, już prawie mam zmontowane. Um, udało mi się usunąć wiatr. Prawie. <laughs> Więc prawie mam zmontowane um, z kryptowoltami w plenerze. W tym tygodniu pojadę nagrywać kolejne. I game credits jeszcze jest w kolejce tak żeby nadrobić pewne zaległości. I Oczywiście jak zwykle pozdrawiam wszystkich patronów, pozdrawiam wszystkie osoby, które mnie wspierają, nie tylko finansowo, ale po prostu oglądając filmy, zwiększające sięgi, czy to łapkami w górę, czy to pisząc komentarze, czy to na Twitterze, czy to na Facebooku, ja zawsze to publikuję. Przy okazji też powiem, że newsflash było 12, jak nie oglądaliście. No i zasadniczo to chyba tyle. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.